Królik już za chwilę, ale wszystko po kolei. Cześć, nazywam się Karol Modzelewski, to jest przegląd nie najważniejszych, ale tych informacji, które nie zawierają w sobie tych słów. Ich unikamy. Zaczynamy. Tydzień po świętach światło dzienne ujrzało nagranie, na którym królik wielkanocny zatrzymuje przestępcę. Napastnik chciał okraść kobietę, w której obronie stanął królik. Jak widzicie, jego interwencja była bardzo zdecydowana. Nieoficjalnie wiem, że królik przyznał potem, że owszem, trochę go poniosło, ale to dlatego, że wyszła z niego frustracja z bycia drugim po świętym Mikołaju. Królik dodał potem jeszcze, że czy widzieliście kiedyś, żeby ten grubas z tlenioną brodą komuś pomógł? I tak szczerze mówiąc, to no ma rację. Sieć podbija nagrania, na którym kierowca w miejscowości Rąbień wznosi się ponad przyziemne zasady ruchu drogowego. Samochód przeleciał kilkanaście metrów, ściął drzewo, dodajmy, żeby nie rodzić prowokacji, że to była sosna, i zatrzymał się na budynku parafialnym. Udało mi się znaleźć wywiad z jego instruktorem jazdy. To zależy wszystko od warunków, jakie są w powietrzu. To znaczy od tych prądów, wznoszących prądów powietrza, wiatru, który jest odchylany przez góry i powoduje to, że my się możemy na tym odchylonym składowej wiatru unosić. I to nie tylko wznieść się nad jeden szczyt takiego pasma górskiego, ale na przykład przelecieć całe pasmo Himalajów w ciągu jednego dnia i nie ma z tym większego problemu. Proszę, jak pięknie można realizować pasję? A skoro jesteśmy przy realizowaniu pasji, para 30-letnich Londyńczyków, nudząc się, stworzyła dla swoich myszoskoczków galerię. Sami stworzyli dzieła mistrzów, w tym słynną Monalizę. Niestety, myszoskoczki pokłóciły się o możliwości zastosowania teorii Harolda Bluma w interpretacji dzieła sztuki w kontekście wczesnego destrukcjonizmu i trzeba było je rozdzielać. Technologia. I tu będzie kilka bardzo ważnych nazw, dlatego posłużę się kartką. Otóż węgierski startup Patio Solar stworzył panele, które pozwalają zamienić podjazd do garażu w generujące energię elektryczną jedno wielkie ogniwo. W dodatku produkowane są z materiałów recyklingowych. 20 metrów kwadratowych takiego podjazdu może zasilić cały dom. Mała sugestia. Gdyby te ogniwa słoneczne były zasilane węglem, to kto wie, może polski rząd mógłby pokusić się o zakup. A w ramach sprawdzania, co dobrego u fajnych ludzi, Rafał Rutkowski. Cześć Karolu, co dobrego u mnie? Wiele rzeczy, drobiazgi. A, i najważniejsze, przypomniałem sobie o mojej umiejętności, którą kiedyś posiadłem koloniach. Otóż kiedyś umiałem grać na zębach, wydawało mi się, że o tym zapomniałem, ale teraz w wolnym czasie przypomniałem sobie o tym, no i dla Ciebie oraz wszystkich oglądających Twój kanał krótka próbka. To był Ludwig van Beethoven, 9. symfonia, środek, jeszcze niedopracowana, ale mam nadzieję, że następnym razem jak się połączymy, to będzie jeszcze lepiej. Także u mnie super, cześć! Nie będę wchodził w politykę, ale lepiej trzymać rękę na pulsie, dlatego zrobiłem dla Was przegląd prasy. Otóż, co piszą lewicowe media? Jest naprawdę źle, a główny temat w mediach prawicowych? Nigdy nie było lepiej. Na koniec w stałym cyklu warzywa, które osiągnęły więcej niż Ryszard Petru, obiecana rzodkiewka. Rzodkiewka z łaciny Raphanus sativus, odmiana rzodkwi zwyczajnej, jest uprawiana w wielu regionach świata. W Polsce występuje głównie jako roślina uprawna, lecz przejściowo dziczeje. W uprawie spotykana jest również rzodkiew czarna i rzodkiew japońska. W kuchni zachodniej stosuje się świeżą rzodkiewkę w sałatkach i przystawkach, lecz w Chinach i Japonii używa się jej również w postaci kiszonej. Inne jej zastosowania to do kanapek oraz do garnirowania potraw. W przeciwieństwie do Ryszarda Petru, kiedy ludzie słyszą rzodkiewka, myślą rzodkiewka, fajnie, chętnie, tak, a nie o kurde, rzeczywiście, już o nim zapomniałem. Dlatego w przeciwieństwie do niektórych jest szanowana i zapisała się na kartach historii. To wszystko w tym odcinku, natomiast jeżeli w Waszym życiu albo w Waszej okolicy wydarzyło się coś, o czym świat musi wiedzieć, piszcie do mnie na Karol Modzelewski albo na fanpage'u, albo na YouTubie, a po więcej informacji subskrybujcie kanał. To wszystko, cześć!